Kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, w którym przedstawię Wam następną dziesiątkę perfum. Trochę zapomniałam, które Wam już przedstawiłam, które nie, bo miałam tutaj chwilę przerwy, miałam urlop, nie było mnie. Słuchajcie, także nie widzieliście nowych odcinków, ale od dziś znowu zaczynam kolejną dozę odcinków. No i dzisiaj kolejna, czeka na Was kolejna dziesiątka, także koniecznie zostańcie ze mną. Jestem ciekawa, czy macie te perfumy, które Wam dzisiaj przedstawię, czy nie. No i zapraszam do oglądania. Dzisiejszy odcinek jest odsłoną kolejnej dziesiątki, mojej kochanej dziesiątki perfum. No i na pierwszy ogień idzie piękna edycja Beautiful Magnolia. Ja Wam wkrótce przedstawię nowy zapach z tej całej serii Beautiful Magnolia. Będzie to On Tone, z którą już mam, i Wam przedstawię w odcinkach z nowościami, które perfumy doszły w mojej kolekcji, ale to będzie niedługo. Przepiękny zapach, który był, słuchajcie, wydany w zeszłym roku, jak dobrze pamiętam. No i oni, można powiedzieć, dużo, że są przepiękne zestawienie tutaj dwóch typów magnolii, takiej chińskiej, świeżo ściętej, no i oczywiście gardenii solarnej z patchouli, bardzo piękny zapach. On był skomponowany dla panny młodej, taki bardzo romantyczny, na nową drogę życia. To jest kolejna seria po Beautiful Belle Beautiful Magnolia. Ja wolę tą Beautiful Magnolia, no ale w mojej kolekcji też jest Beautiful Belle, którą Wam pewnie przedstawię niedługo w odcinku. Słuchajcie, zapach, bardzo bym polecała ten zapach dla osób, które lubią bardzo świeże, cudowne zapachy, właśnie z gardenią w roli głównej. No i ja ją uwielbiam i ją używam cały czas. Następnym bardzo takim romantycznym, słuchajcie, zapachem. Ja przepraszam, że dzisiaj światło jest takie dziwne, ale jest bardzo pochmurne i moje lampy chyba nie wystarczają. No ale następnym tutaj jest Daisy. Ja Wam wspominałam, jakie ja mam do Marka Jacobsa Sentiment. Te butelki są przepiękne, słuchajcie, to są takie, bym powiedziała, romantyczne, kwiatowe, a najbardziej mi umują właśnie buteleczki, bo buteleczki są przecudne. To jest Daisy Kiss. No, ale ja mam ochotę, słuchajcie, trochę się powstrzymywałam właśnie na urlopie, żeby gdzieś na wolno słowem nie kupić właśnie czegoś równie pięknego jak kolejny zapach Marka Jacobsa, a tylko wyłącznie dla buteleczki. No, ale przedstawiam Wam kolejny zapach, który Wam przedstawiałam w specjalnej odsłonie tutaj na stulecie Chanel, a mianowicie jest to Number 5 Laol. Słuchajcie, zapomniałam nawet, jak się tą perfumetkę używa. Piękny, elegancki, świeży, trochę mydlany zapach, jak sobie to przypomnę, ale mega elegancki. Wydaje mi się, że ta wersja Laol jest taką wersją, słuchajcie, bardzo kobiecą, ale skierowaną do młodszej audiencji. Coś pomiędzy, jeżeli nie możemy używać tych Number 5, to coś właśnie takiego. Ale słuchajcie, mi się podobają jeszcze inne perfumy tutaj Chanel, które dopiero weszły, nazywam się Camellia, jest przepiękna. To jest taka body mist. Ja uważam, że cena za tą body mist jest horrendalna, ale mam ochotę sobie ją kupić i pewno kupię. Czyli dla zwolenniczek, którzy wracają, Chanel Number 5 Laol, dla osób, które lubią rozcieńczoną Chanel Number 5 i nie chcą po prostu używać Number 5 w Eau de Parfum, bo tu kojarzy mi się bardziej z babcią, mamą lub z takimi starszymi paniami, to właśnie ja bym ją polecała. Następną odsłoną, słuchajcie, to będzie tutaj Eden Rock od Christiana Diora. Ja Wam przedstawiłam już jeden zapach tu Sakura. To jest wersja butikowa w pięknych buteleczkach, w tym magnetycznym korku. Taki zapach, który mi kojarzy się z latem, jest takim solnym, solarnym zapachem. Oczywiście piękny kuror gdzieś we Francji, Eden Rock, z hotelów tu Eden Rock, który, słuchajcie, daje Wam właśnie taki piękną, bym powiedziała, zestawienie takich nut właśnie kojarzących się z plażą, słuchajcie, z jakąś wyspą, z jakimś takim komfortem. No i oczywiście z wakacjami, czyli ktoś, kto lubi, bym powiedziała, brązgodę z Estée Lauder, to chętnie zobaczy się w tą buteleczkę. Tak bym tak ten piękny zapach tutaj opisywała i on jest właśnie w mojej kolekcji z tą drugą buteleczką Sakura.
No i mój jeden z ukochanych zapachów, Oscar de la Renta, Bella Rosa, piękny, pudrowy, przecudny zapach, słodki, trochę taki waniliowy, trochę pudrowy. Ja go uwielbiam, oszczędzam sobie, ta butelka jest, mimo że to jest plastik, bardzo piękna i jest, bardzo cieszę, że jest w mojej kolekcji, bo no, nie wyobrażam sobie, żeby nie mieć jej. I wszystkie osoby, które mają ten zapach, na pewno go podziwiają i lubią. Mam ochotę właśnie na inne perfumy z tej serii także, więc pewnie zawitają mnie długo. Zapachem, który Wam przedstawię i nawiązuję do bardzo typowych, takich pudrowych, cukierkowych, kandyzowanych zapachów, to jest przepiękna wersja tutaj Ariany Grande. Piękna buteleczka z tym puszkiem, słuchajcie. On miał być podobny do Baccarat 540. Uważam, że inny zamiennik, który Wam pokazałam w którymś odcinku, tutaj jest Zary Red Tap. Także jeżeli chcecie, to przyjrzyjcie się temu egzemplarzowi, oczywiście obejrzyjcie mój odcinek. A taki fajny puszek, mam ochotę jeszcze na coś właśnie z Ariany Grande, no ale zobaczymy. Rzadko go używam, powiem Wam, bo teraz mam jakieś takie najście na inne zapachy. No i wiecie, że ja mam dużo zapachów Jo Malone, kolejna buteleczka, tym razem Poppy & Bali. Słuchajcie, to jest zapach bardzo nietypowy, właśnie takich lawendowych i makowych połaci kwiatów z takimi owsianymi jakby polami, taka sielska właśnie wieś, bym powiedziała, ten zapach odzwierciedla, jeśli można tak powiedzieć. Ale ja miałam na niego ochotę, kto oglądał właśnie ten odcinek z tymi zapachami, które Wam przedstawiłam, to wiecie, że ja bardzo chciałam, on był na mojej wishlist długo. No ale jak go kupiłam, to tak średnio do niego podchodzę, ale to jest bardzo popularny tu w Londynie, słuchajcie, zapach i wszyscy go chcą mieć. No i następnym zapachem, moim ulubionym, który pewnie jest gości u Was na toaletkach, to jest przepiękny, cudowny, mega, bym powiedziała, uwodzicielski zapach Jimmy Choo. To jest woda toaletowa, ja również mam Eau de Parfum gdzieś, to więc nie będę jej przedstawiać, ale jest w mojej kolekcji. Przecudny zapach, mam do niego duży sentyment właśnie z tymi nutami takimi owocowo-kwiatowymi. Był okres w moim życiu, że ja ubierałam go prawie codziennie, miksowałam też z Flower Bomb. Przepiękna butelka, słuchajcie, nie mam korka, bo to jest tester. No i jest to taki zapach bardzo, jak widziałam, zmysłowy, sexy, uwodzący, od razu zwracający uwagę otoczenia na Was, także ja się cieszę, że on jest w mojej kolekcji. No i dwa ostatnie zapachy, ale pewnie będzie ta seria Erin gościć u mnie, to Erin Mediterranean Honeysuckle, bardzo świeży, cytrusowo-wiciokrzewowy zapach w pięknych właśnie takich buteleczkach i Amber Musk, który bije rekordy popularności tu w Londynie w takich wyselekcjonowanych sklepach z właśnie taką nutą słodką, otulającą, bursztynowo, piżmową. Słuchajcie, on nie da mi się... Był opisywany jako świetny wieczór przy kominku właśnie tu z kocem i taki czujemy się przy tym bardzo kobieco, bardzo klasycznie. To jest przepiękny zapach, musicie go poznać. No i ten, który możemy lajerować jakby jeden na drugi, Mediterranean Honeysuckle. Słuchajcie, to światło jest tragiczne, bardzo, bardzo przepraszam, na szybko tak Wam nagrywam, bo niedawno nie było, tak jak mówię. To jest moja dziesiątka na dzisiaj. Zastanawiam się, i na ile z tych perfum Wy macie. Koniecznie mi napiszcie, które trafiłam, Wy macie też na swojej toalece. No i zapraszam Was, kto jeszcze nie obejrzał wszystkich tych odcinków poprzednich z mojej kolekcji perfum, to zapraszam Was serdecznie. Będzie też odcinek z nowościami. Ja Wam zaraz, niedługo pokażę, nie zaraz. I zapraszam Was do subskrybowania. Słuchajcie, koniecznie włączcie tą subskrypcję, żeby być na bieżąco, bo mówię, ten YouTube to szaleje bardzo. No i do zobaczenia w nowym odcinku. Do usłyszenia, pa, pa.